Plaga porwań samochodów z kierowcą. Waszyngton mierzy się z plagą porwań samochodów z kierowcą cariackingu. Od początku roku w aglomeracji odnotowano już około 100 takich przestępstw. Sprawcami są najczęściej nastolatki. W ubiegłym tygodniu jedno z takich porwań zakończyło się tragicznie, śmierć poniósł 68-letni Mohammad Anwar, pochodzący z Pakistanu kierowca Ubera. Dwie nastolatki 13 i 15 lat, ustaliwszy między sobą plan działania, siłą wtargnęły do jego samochodu w centrum Waszyngtonu. Mężczyźnie grożono paralizatorem. Dziewczyny rozpędziły następnie pojazd, straciły nad nim kontrolę i doprowadziły do wypadku. Na jego skutek kierowca Ubera zmarł. Nastolatki zatrzymano, postawiono im zarzuty morderstwa oraz porwania samochodu z użyciem broni. Lokalne media piszą, że w 2021 roku w aglomeracji Waszyngtonu doszło już do ponad 100 przypadków takich porwań samochodów i wiążą niepokojący trend z pandemią. Jest zdecydowanie więcej nastolatków z bronią, i to w wieku 12, 13, 14 lat, którzy kradną samochody, mówi Denise Krep z władz dzielnicy Ileast. Niektórzy mieszkańcy stolicy USA są na tyle zaniepokojeni, że ograniczają wyjazdy samochodem po zmroku. O czujność apeluje burmistrz miasta Muriel Bowser. Do kradzieży samochodu dochodzi, gdy jest ku temu okazja, stwierdziła, przypominając, by chronić swoje auta.